Jak to jest, jak się ma lat sporo już, jest się właściwie dorosłym człowiekiem i dowiaduje się, że ma się brata? Igor, zacznę od ciebie. No, przez moment jest tak może ciężko, ale jeszcze dobrze jest dodać, że ja się dowiaduję, że mam brata i on jest idolem od razu, zaraz za moment, więc mam brata idola. To ułatwia rzeczywiście. Ale kto ci to powiedział? Nie, no ojciec. Ale w momencie, kiedy Krzysiek wziął udział w Idolu, to twój tata, Stanisław Brejdygant, powiedział ci, że wiesz co, muszę ci coś powiedzieć, synku, to jest twój brat? No jakoś moment wcześniej, no, bo tam tata też tak do końca nie wiedział wcześniej i tak dalej. To są takie bo rzeczy, też się które nie ma... bardzo późno, tak. On się dowiedział dosyć późno, więc... No. Nie aż może tak późno, ale jak ja się dowiedziałem, ale tam... No w każdym razie... 18 lat wcześniej, ale to już może nie grzebmy jakby tak strasznie w historii rodzinnej. Nie, to może grunt, że, od waszego pierwszego spotkania. Grunt, że się poznaliśmy. Ja też byłem już niemal dorosły, przynajmniej metrykalnie, bo miałem ukończone już lat 18. I Igora poznałem podczas mojego udziału w tym teleturnieju, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Kultowym. Natomiast no pierwsze spotkanie, wiadomo, trochę się obwąchiwaliśmy, macaliśmy. Natomiast jak już Igor zaprowadził mnie do domu i włączył Floydów, to już jakby było wiadomo, że jesteśmy u siebie. A to szybciutko poszło. Ale właśnie to o tyle ciekawe, że czasem się zdarza rodzeństwo. Bracia wychowani w jednym domu, spędzili razem dzieciństwo. Potem tak są różni, że drogi mi się rozchodzą i właściwie nawet nie otrzymuję kontaktów. To historia jest odwrotna. I czy wy szybko poczuliście, że coś was łączy? Że to jest więcej niż fajna przyjacielska relacja? Wydaje mi się, że poczuliśmy szybko i rzeczywiście historia jest odwrotna, bo my jakby zbliżamy się. To znaczy, o ile tamci się oddalali, o których mówiłeś przed chwilą, no to my się zbliżamy. Mamy drogę jakby odwrotną, czyli cofamy się w czasie poniekąd. Tak, im dalej w las, tym się okazuje, że więcej mamy punktów wspólnych i jakoś coraz częściej tak naprawdę mamy kontakt, bo tak na początku no to też widywaliśmy się raz na parę lat pewnie, a teraz no, okazuje się, że oprócz tematu naszego wspólnego ojca, który nas łączy i możemy anegdoty o nim opowiadać sobie nawzajem, to mamy też kilka innych wspólnych, że tak powiem, zainteresowań, więc... No właśnie, jakich? Sztuka przede wszystkim, właśnie kultura. Chciałam... Sztuka szeroko pojęta. Tak. Chciałam się zapytać, bo gdzieś... Ja mam w ręku książkę Igora. Na pewnym etapie waszego życia jeden i drugi chciał zostać aktorem. Było tak, prawda? Było, i tak, co się takiego wydarzyło, że jednak poszliście w zupełnie innym kierunku? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to gdzieś chyba zabrakło odwagi, albo kiedy przyszedł czas, to zapomniałem na chwilę, a to trzeba było zdawać egzaminy wtedy do szkoły na Miodową, czy gdzieś jakoś coś, gdzieś zabrakło motywacji. Ale natomiast... zostałeś w sumie blisko. No zostałem blisko, nawet czasem gdzieś trafiam tam na tą stronę szkła, na której jestem teraz. No Krzysiek dużo mocniej uderzył jakby, no. No miałem taki epizod, ale to bardziej, żeby się przekonać, że jednak muzyka jest moją domeną. Natomiast jak byłem małym chłopięciem, to wydawało mi się, że może to jest świetny pomysł, żeby zostać aktorem, ale potem poznałem mojego ojca i on mi to szybciutko wybił z głowy, że ale to właśnie jest niewdzięczny, że to niewdzięczny zawód. No ciężki, trudny, no i taka... Taka jest chyba prawda, bo... Tak, ale każdy wolny zawód, też wykonuje ci wolne zawody, muzyk, scenarzysta też musi dużo walczyć o to, żeby ktoś wykreuje. Krzysiek, ty miałeś taki epizod, no zostałeś idolem, tak jak powiedział twój brat, tak? A później miałeś długi czas okres niebytu, ciszy. Tak, ale z drugiej strony byłem w stanie utrzymywać się z muzyki, byłem muzykiem wspomagającym, sesyjnym, jak to nazwać, w studio nagrań, w wielu rozmaitych zespołach. A jednak no, ja sam sobie mogę napisać repertuar, sam sobie mogę narzucić, co będę grał. Ja jestem reżyserem mojego własnego spektaklu, będąc aktorem. To prawda, ale wiesz, to jest to najważniejsze, musisz mieć odbiorców, prawda? Więc no tak, to jest ale... to zawsze ryzyko w tych wolnych zawodach. No jest, no w ogóle wolne zawody niosą ze sobą ryzyko, to żeby tak ktoś sobie nie myślał, że to jest taka fajna zabawa, to jest ogromna... Znaczy jest, jak już się dojdzie do pewnego etapu, natomiast wydaje mi się, że będąc muzykiem jednak mam więcej do powiedzenia, większe szanse zawalczenia odbiorców. Jednak, no nie wiem, chociażby produkcja filmowa wiąże się z tym, że zaangażowane są w to dużo większe pieniądze i dużo większa liczba osób. Ja pewnie się sobie zdałem sprawę, że jakby nie jestem do końca pewien, czy to jest aby na pewno mój pomysł, czy może, bo Krzyśka, który jakby z ojcem nie miał takiej dużej styczności, to tam to szło ze środka ewentualnie, a u mnie... Czy to nie jest, czy ja tego nie dostałem? No po prostu, no więc... Macie pomysł nie na ma też wspólne... nic złego. Macie pomysł na wspólne... Nie ma, ale wolę swoje mieć.
Bo ty skomponowałeś muzykę, znaczy muzykę, piosenkę do filmu Kurier. No to tak. Genialnie, że ten film w ogóle powstaje oczywiście. Cieszymy się. Może jakiś wspólny projekt? Może. Coś będzie na pewno. No. Coś tak, będzie robione. Nie mam przeczucia. Tak. Nie wpadł się na to, ale to jest bardzo dobry pomysł. No. Igor właśnie niedawno wydał świetną powieść Rysa. Jest to niby kryminał, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że bardziej chyba istotny jest portret psychologiczny głównej bohaterki. I w jego zawiłości ja wsiąknąłem. W każdym razie wciąga ta książka bardzo, więc bardzo serdecznie Państwu polecam. Właśnie zaczynam trasę koncertową za 2 tygodnie, którą gram z całym zespołem, a na koniec 26 kwietnia kończę występem absolutnie solowym na Torwarze. Będę ja i parę tysięcy. Dla mnie to jest fenomen, ponieważ ja to widziałem kiedyś jakby na mniejszą skalę, ale to myślę, że to się wiele nie będzie różnić. Kiedy jeden człowiek jakby obsługuje wszystkie instrumenty. Wszystko, tak. To dla mnie, znaczy w ogóle muzyka przekracza moje jakby pojęcie, że można ją robić, czytać nuty i tak dalej, ale to już jest jakby krok dalej. To naprawdę. No, Zgadzam się, jest to fenomen. Brzmi to niesamowicie i mam nadzieję, że może uda nam się z kamerą tam dostać i pokazać, jak to wygląda. Zapełnić Torwar to już jest duże wyzwanie, ale myślę, że nie będziesz miał z tym najmniejszego problemu. Przekonany. Cała trasa z moim przesympatycznym, przeznakomitym zespołem. Ten Torwar to tylko taka mała odskocznia, no jednak to jest mój macierzysty. Taki trochę eksperyment, no jak to wyjdzie, bo zazwyczaj w takich małych, intymnych miejscach robię te solo akty, więc pomyślałem sobie, że jakie jest najbardziej intymne, kameralne miejsce w Warszawie i tak Torwar mi przyszedł na myśl.